Cześć, dzień dobry. Wiktor Bida z tej strony, sparringpartner.pl, a ze mną dzisiaj jedna z bohaterek tego turnieju, który odbędzie się już za 7 dni. Za 7 dni. Iwona Maksimowska, siemanko. Witam. Co u ciebie, Iwona? Wszystko dobrze. O tej 9 rano. Już po treningu? Nie, jeszcze przed. O, widzisz. Po wywiadzie pędzę na ostatni trening przed wylotem. Jutro wylatujemy. Ej, ale to poczekaj, bo tutaj sensei Marcin w takim razie mnie oszukał, powiedział, że wylatujecie w czwartek. Iwona, no. Czy to o czymś nie wiesz? Wyjeżdżamy przed północą. A, dobra, okej. Okay. To może my jeszcze się łapiemy na czwartek. Nie, wiesz, bo głupio by było, gdyby ci uciekł samolot na przykład, nie? Bo nie ogarnąłeś jeszcze dni. No, powiem ci, że to byłby... O Jezu, to była masakra. Jakby fuck up. No. Iwona, ale jest 9 rano, wyglądasz dobrze, więc chyba nie jest tak, że jesteś zamęczona, nie? Tymi przygotowaniami. Nie, miałam taki moment z tydzień temu, że już czułam te przygotowania, że jestem taka już zmęczona, ciało zmęczone, no ale zrobiliśmy sobie taki mały reset, odpoczynek, więc siły wróciły. No to dobrze. Ale mówisz, że tylko fizycznie, czy jednak psychicznie też cię dojeżdża trochę już temat przygotowań, trenowania ciągłego i to samo, i to samo, i to samo? No jakieś tam znużenie jest psychiczne, ale mam mocną psychikę. Nie dobija mnie to jakoś specjalnie. No to dobrze, to akurat miło słyszeć, że masz mocną psychikę, jak to taki klasyk kiedyś filmowy też mówił, zajebiście silną, także tak. Iwona, jakie były dla ciebie te przygotowania? Co się działo tutaj? No bo może tak, to dobre pytanie, jakie to były przygotowania, natomiast ty jesteś taką zawodniczką, która wróciła po takiej dłuższej przerwie. Wróciła i zaczęła robić wyniki. To jest znikąd. Kiedyś skończyła, wróciłam i kontynuuję dalej to, co kiedyś było, więc... No tak, ale wiesz, jednak przerwy w jakichkolwiek sportach rządzą się swoimi prawami, więc jakby moja druga część pytania jest taka, no bo miałaś przerwę, a potem rzeczywiście zaczęły się dziać rzeczy. Wróciłaś do trenowania i wydaje mi się, że podsumowaniem tego powrotu jest to, co się wydarzy za 7 dni. Więc jeżeli teraz miałabyś te wszystkie przygotowania od tego pierwszego turnieju po powrocie sobie przypomnieć, to te są najtrudniejsze? Czekaj, coś przerwało. Ostatnie słowo. To czy te przygotowania są najtrudniejsze z tych wszystkich, które zrobiłaś po przerwie? Powiem ci, że te przygotowania są najbardziej intensywne. Mhm. I najcięższe. I powiem ci, że nigdy tak długo się nie przygotowywałam przed żadnym turniejem, ale ani przed przerwą, ani po przerwie, więc działaliśmy naprawdę intensywnie. Przez dłuższy okres czasu, praktycznie od końca czerwca. No tak, ale to jest generalnie chyba taki twój czas w karateckim życiu, że naprawdę zrobiłeś bardzo dużo i były medale Mistrzostw Polski, były medale Mistrzostw Europy. Jak ostatnio rozmawialiśmy po wywiadzie, powiedziałeś, że to jest taka droga trochę, która rzeczywiście, może ty nie jesteś najmłodszą zawodniczką, ale... No tak powiedziałaś, ja nie wierzyłem, że masz tyle lat, ile masz, ale podobno masz. Nie pytałem o dowód. Tak. Czy jakby twierdzisz, że to będzie naprawdę takie super podsumowanie tej kariery karateczki, tej kariery sportowej? Bardzo bym chciała. Dążyłam do tego. Patrząc na to, jak powróciłam do karate i... No pierwszy mój start po takiej długiej przerwie nie był jakoś tak specjalnie udany, bo miałam naprawdę słabą kondycję. Ja walczyłam wtedy na Mistrzostwach Polski z Darią Dobkowską-Szefer. Przegrałam, bo zabrakło mi po prostu kondycji. I od tamtego momentu następne moje starty były coraz lepsze, więc ta forma z turnieju na turniej rosła i myślę, że teraz jestem w naprawdę dobrej formie, więc... Mam nadzieję, że pokażę się z jak najlepszej strony na tych mistrzostwach.
A gdybyśmy, kurczę, jakby ten, to nagranie wydaje mi się, że będzie trochę inne niż wszystkie, bo ja jednak chciałbym delikatnie wrócić do tego, jak te twoje początki karate wyglądały, bo razem z Marcinem trenowaliście w augustowskim klubie karate i stamtąd generalnie jesteście. Potem pojawił się klub Biako. Ale powiedz mi, jak wyglądały te twoje początki, bo kurczę, no wydaje mi się, że niektórzy młodsi karatecy nie wiedzą, że ty jednak robiłaś wyniki i dobre starty trochę wcześniej. Nie no, mało osób mnie pamięta. W zasadzie to rówieśnicy z tego okresu, którzy razem ze mną gdzieś tam startowali na zawodach, to jeszcze mnie pamiętają. Oczywiście ci, co trenują, bo większość osób już raczej zakończyła swoją karierę z karate. Ja udało mi się wrócić. Mamy taki super klub w Myślenicach, Karate Biakko, który prowadzi mój niezawodny brat. Miałam okazję zacząć tu trenować i stąd sukcesy. A moja droga karate zaczęła się, jak miałam 12 lat. Już nawet nie pamiętam ile. Zaczęłam swoją drogę w augustowskim klubie karate Kyokushin. Tam startowałam w juniorach. Potem jak osiągnęłam pełnoletność, to startowałam w seniorach. Startowałam w Pucharze Polski, w Mistrzostwach Polski tych takich juniorów od 18 do 21 lat. To wtedy byli juniorzy, teraz to są młodzieżowcy, no. Dokładnie, no. Jeszcze pamiętam to, co było kiedyś. Ja też pamiętam, bo ja też startowałem, dlatego przypominam. Mamy o czym pogadać. Tak, bo jesteśmy prawie tak samo starzy, wiesz. Super. Były Mistrzostwa Polski Open w Legnicy, gdzie zajęłam drugie miejsce. Kurczę, wtedy to była moja taka najcięższa walka. 3 minuty plus 2 minuty dogrywki, jeszcze 2 minuty dogrywki, no ale orzekli sędziowie wyższość mojej przeciwniczki. Spotkałam ją nawet po latach, tą dziewczynę na Mistrzostwach Polski, gdzie walczyłam wtedy z Darią. No, ona nie startuje już w zawodach, ale no, pamiętamy się i mamy do siebie szacunek. Kurczę, to jest historia, zobacz. Mnie zawsze takie powroty, rzeczywiście podoba mi się to, że zawodnicy, no umówmy się, z reguły zawodnicy są powiedzmy 20, 25, 27, 28. Ci zawodnicy koło 30 to już jest taki naprawdę mały odsetek, ale jest taka grupka, która się jednak tam bije i im się chce. No więc to pytanie a propos to, dlaczego ci się chce, będzie prawie na sam koniec. Natomiast ja bym się jednak skupił już teraz po tym sielankowym klimacie powrotów i przeszłości na tym, co przed tobą. Za 7 dni, nie, w sumie to za 8, bo chyba bijesz się w piątek też, tak? Nie. No właśnie, bijesz się w sobotę, ja zgadza się. W 32 czekam na zawodniczkę z RPA albo Japonkę. Dokładnie. No i teraz tak, powiedz mi, jak te przygotowania przebiegały w takiej wersji, co robiłaś po sobie? No bo zakładamy, że generalnie ty jesteś silną kobietą, bijesz się w tej kategorii open właściwie od tego czasu, zawsze. Na pewno kiedy wróciłaś i od zawsze, bo w sumie jak tam patrzyłem rzeczywiście, gdzie biłaś się wcześniej, to też była kategoria open. Czy taki trening dla ciebie też zaczął się stricte siłowo, potem rzeczywiście jakieś techniczne rzeczy i tak dalej? I jak ciężko było? Jak ciężko było? Bardzo. Wiadomo, człowiek chce się przygotować jak najlepiej, więc no nie wiem, daje z siebie wszystko i chce jak najwięcej, jak najmocniej, jak najdłużej. Więc to nie jest takie jakieś tam przyjście na trening i zrobienie treningu. To jest po prostu danie z całego serducha. Tak? Bez względu na to, co robimy. Czy to jest siłówka, czy szybkościówka, czy trenujemy wytrzymałość. Po prostu człowiek robi to całym ciałem, całym umysłem. Przynajmniej w moim przypadku. No tak, a powiedz mi, to jest tak, że te przygotowania znowu były dla ciebie o tyle wyjątkowo, że trenowałaś dużo więcej niż do poprzednich startów, czy to Mistrzostwa Polski, czy Mistrzostwa Europy? Że 2 treningi dziennie się zdarzały, czy jednak trenowałaś raz dziennie?
Zdarzały się nawet trzy. To zależy kiedy, w jakiej byłam formie, jak byłam, wiedziałam, że mogę więcej, no to robiłam sobie jeszcze dodatkowo trening. To jest, rozumiem, tak, że twoim takim head coachem jest jednak Sensei Marcin, Wel, twój brat. Oczywiście. No to teraz dwa słowa a propos tego, jak się trenuje w takiej bliskiej relacji. To nie jest jakieś problematyczne? Nie, chociaż on wie, jak mnie zmotywować do działania, a nie jest to, powiem ci, delikatna motywacja, więc... Możesz teraz powiedzieć, jakby nikt nie słucha. Powiedz, przeklinał do ciebie, tak? Też. Dramat. No, ale nie przesadzajmy. Mamy taką w porządku relację. Wiadomo, Marcin chce, żebym ja się pokazała z jak najlepszej strony. Ja też tego chcę, więc oboje dążymy w jednym kierunku. Ja miałam taką długą przerwę. On cały czas trenował. On jest takim sztosie treningowym. Jeszcze ma niesamowitą wiedzę. Więc po prostu oddałam się w jego ręce. Tak. I to jest tak, że takiemu trenerowi, który jeszcze przy okazji jest twoim bratem, myślisz, że ufa się jakoś bardziej niż tak po prostu trenerowi na sali, który jakby przychodzi, po prostu trenuje ze wszystkimi? Masz takie poczucie, że jednak jesteś bardziej zaopiekowana? Tak. Kochany Marcin. Mam takie poczucie. Iwona, gdybyśmy mieli poruszyć jeszcze właśnie temat tych twoich przeciwniczek, z którymi być może się spotkasz w swojej pierwszej walce, w tej 32, ku której osobie bardziej się skłaniasz? Jakby gdybyś miała postawić pieniądze na to, kto wygra tą walkę i kto będzie się bił z tobą, to kto by to był? No nie wiem, obstawiam Japonkę, chociaż patrząc na te tabelki, ona ma tam 17 lat, więc ciężko powiedzieć. Ważne też w karate jest doświadczenie. Nie wiem, jakie ona ma doświadczenie, ale zobaczymy. No myślę, że skłaniam się na Japonkę i tak się przygotowuję. W drugiej walce podejrzewam, że przejdzie Rosjanka, więc też się pobijemy. No, zdecydowanie. Potem po Rosjance kto? Boże, nie wiem. Kogo pobijesz po Rosjance? Nie, no to było trochę takie zaczepne pytanie. Tak daleko nie szliśmy, bo to wiadomo. Mistrzostwa świata, ja tam sami najlepsi, więc to jest loteria. Może wygrać każdy. No to zakładam, że to po prostu nie jest łatwy turniej. Ale skupmy się jeszcze chwilkę na tych zawodniczkach, o których powiedziałaś, które cię czekają, jedna lub druga. Masz zawodniczkę z Japonii, drugą z RPA. Czy byłaś w stanie znaleźć obie dziewczyny rzeczywiście w internecie i zobaczyć, w jaki sposób się ruszają, jakich są gabarytów w stosunku do ciebie i co najlepiej zadziała na tą pierwszą walkę z jedną lub drugą zawodniczką? Wiesz co, na pewno będą szybkie, bo są, powiedzmy, o połowę lżejsze ode mnie. Ja to chyba jestem najcięższa w tej kategorii. Niestety. Albo stety. Kurczę, musimy to zweryfikować. No nie. No na pewno będą jakieś tam szybkie. Wiadomo, Japonki to są zwinne i latają po tej macie, więc trzeba je dogonić. Albo nie wiem, ustrzelić na jednego strzała i po walce. A jak wiadomo, podchodzisz? No mów, przepraszam. Walka w Japonii jest ciężka, tak? Bo Japończycy będą przypychać swoich. Więc no albo trzeba naprawdę przewyższyć zawodniczkę, albo ją znokautować. No i widzisz, to tak było pytanie, w którym ci wszedłem w zdanie. Oczywiście chciałem się wychylić jak zwykle i zapytać o twój stosunek właśnie do tego tematu, że jednak istnieje takie przekonanie o tym, że trzeba tą Japonkę czy Japończyka tam zmielić, zakopać i generalnie naprawdę zrobić kuku, żeby wygrać. Myślisz, że to jest rzeczywiście takie podejście Japończyków i nastawiasz się na to, że jeżeli to będzie Japonka, to musisz ją złamać w pół? No może nie złamać w pół, ale muszę pokazać swoją wyższość. No to by było fajnie, że to wystarczyło. Słucham? Fajnie było, żeby to wystarczyło, nie? Bo jednak widzi się takie walki, które no, wyglądają różnie, a jednak chorągiewki są podniesione na tą stronę japońską. No właśnie widziałam i nie za bardzo mi się to podoba.
bo ja też sędziuję na zawodach i powiem ci, że no, niektóre werdykty są takie dość kontrowersyjne. No tak, to się zdarza chyba we wszystkich organizacjach, w każdym karate i tak dalej, ale no, może sędziowie widzą inaczej, może po prostu mają inną rację. To może przez właśnie oczy. Słuchaj, no rasistowskich żartów jeszcze tu nie było. To nie jest rasistowski żart, nie, absolutnie. Nie, jasne, oczywiście. Iwona, na co ty czekasz w tej Japonii poza turniejem? Co chcesz zobaczyć, co chcesz obejrzeć? Co cię ciekawi? Powiem ci, że na pewno kulturę. Mhm. No, jedzenie, oczywiście. Chcę spróbować przysmaków. Nie tylko sushi, ale też innych. Na pewno chcę trochę pozwiedzać, popatrzeć, pooglądać, bo wiadomo, jak tam się jedzie, no to fajnie by było też jeszcze coś zobaczyć oprócz turnieju i hali sportowej. No, zdecydowanie. Jest co oglądać. Dobra. Chyba. Czyli mówisz, że co? Standardowo. A masz może jakieś takie japońskie zajawki, o których jeszcze nikt nie powiedział, że chciałby coś konkretnego zobaczyć, a ty właśnie na to polujesz? Wymyśl coś super nowego. Nie, nie mam nic konkretnego. Powiem ci, że kupiłam sobie przewodnik i planuję sobie w samolocie jeszcze przeglądać. Mhm. Bo jakoś tak w ciągu dnia nie ma czasu. Za bardzo, bo są treningi moje, ja prowadzę też treningi. No jak ty trenujesz czasem 3 razy dziennie, no to ja się nie dziwię, no to już za dużo. Panie Marcinie, sensei Marcin, przesadzasz pan. A zmusza cię trochę do trenowania? Masz takie momenty, że już ci nie chce, a on stoi nad tobą i mówi, trenuj. Nie, ale on czasami mi zabrania treningu. Jak widzi, że no, ledwo żyje, powiedzmy, no to mówi, nie, dzisiaj odpuszczamy, dzisiaj strolowanie, jakiś tam odpoczynek, chill out i w ogóle i ruszamy następnego dnia. Świetnie, to jest słuszne podejście, bardzo dobrze, zabraniać trenować, ja się zgadzam z tym w 100%. Nie, no odpoczynek jest równie ważny, równie ważny jak trenowanie. No i zdecydowanie. Iwona, jakby nie trzymając się dalej, bo powiedziałaś, że śmigasz za chwilkę na trening, powiedz mi jeszcze, gdzie ty sobie ustawiasz jakby rzeczywiście swój zasięg tego startu? Czy po prostu masz takie aspiracje, że chcesz dobrze zawalczyć, dobrze wypaść, a co będzie, do którego momentu dojdziesz, to będzie super? Czy ty głową już jesteś trochę w tym miejscu, że wchodzisz na podium i tam, kurczę, cieszysz się i machasz medalem potem? Powiem ci, że zawsze wychodząc do jakichkolwiek zawodów, to jestem mentalnie na podium. Wiem, że to nie jest skromne zdanie, ale no tak się czuję, tak bym chciała i tak chcę zawalczyć, żeby tak było. Wiadomo, to jest takie trochę, jak to się nazywa, nastawianie siebie psychicznie, tak? Mhm. Do walki, że tak, chcę iść dalej, więc muszę teraz mocniej zawalczyć, dać z siebie wszystko. I nawet jak na koniec walki już nie mam siły, myślę, dawaj Iwona, koniec walki, wytrzymasz. Sama siebie motywuje, tak? Taka wizualizacja siebie gdzieś tam w tej pierwszej ósemce, powiedzmy, czy w pierwszej czwórce daje mi siłę do działania. Dobrze, czyli poprzeczka wysoko będzie postawiona. A jak wyjdzie, to zobaczymy. Wiadomo. No więc ja ci życzę, żeby wyszło jak najlepiej. Dziękuję. No, to by było super naprawdę, gdyby rzeczywiście udało wam się kilka medali przywieźć. No i liczę, że jednak ta damska kategoria, te dziewczyny mamy naprawdę mocne, które jadą na ten turniej. Więc trzymamy kciuki, zdecydowanie. Iwona, tak jak powiedziałem, nie zajmuję ci więcej czasu. Fajnie było, że zdecydowałaś się pogadać, mimo że ostatnio mówiłeś, że średnio lubisz tak do tej kamery i tak dalej. Ale dzisiaj nie widzisz kamery, tylko telefon, więc może to jest klucz. To może jest łatwiej. Zdecydowanie. Jeszcze nie widzisz mnie, to jest, co ustaliliśmy, że nie widzisz mnie, więc na pewno jest łatwiej. Iwona, zdecydowanie powodzenia, zdrówka, żeby cię jakieś tam kontuzje nie męczyły. No i cóż, wylatuj dzisiaj przed 12. No i miłej podróży chyba. Dziękuję, przyda się. Będzie długa podróż, więc... A przesiadacie się gdzieś, czy lecicie bezpośrednio? Nie, przesiadacie chyba się. Przesiadamy się w Monachium. W sumie to jakaś opcja. No dobrze. Powodzenia. To najlepszy taki lot. Wylatujemy w piątek rano i zalatujemy
do Japonii rano, więc mamy cały dzień do przodu. Ale to i tak chyba macie z 16 godzin, nie? No, około 15. Bardzo dobra ilość to jest w samolocie. Iwona, jeszcze raz. Powodzenia, zdrówka, no i baw się dobrze. Będzie fajnie. Dziękuję. Na pewno będziemy się dobrze bawić. No, ja czekam na te wszystkie wasze relacje z internetów, żebym tam mógł lajkować i udostępniać, a potem te medale, żebyście wysyłali. Mam nadzieję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Us. Na razie, Hojo. Dziękuję ci bardzo.